To jest Antek. Mogliście go już poznać. Antek, który poznał już zintegrowany system kwalifikacji, skorzystał z jego możliwości podczas rekrutacji. Dla tych, którzy jeszcze nie znają ZSK, to system wdrażany w Polsce od 2016 roku. Gwarantuje on jakość nadawanych kwalifikacji w postaci wiarygodnych certyfikatów. Człowiek uczy się przez całe życie, coraz częściej także poza szkołą czy uczelnią, przez praktykę i własne doświadczenie. Antek zna też ZRK. Pora na Was! Na początek rozszyfrujmy skrót. ZRK to zintegrowany rejestr kwalifikacji. Powstał on, podobnie jak ZSK, w 2016 roku. ZRK to zbiór danych o kwalifikacjach nadawanych przez różne podmioty, nie tylko przez szkoły i uczelnie. Należy dodać, że to kwalifikacje wysokiej jakości. ZRK gromadzi ważne informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Każda z nich ma przypisany poziom polskiej ramy kwalifikacji. To wiarygodny symbol, rozpoznawalny dla pracodawców. Dla przykładu, jeśli chcecie zdobyć jakąś pracę, zyskać dodatkową kwalifikację, to otwieracie stronę rejestru. Poznajecie ofertę dostępnych kwalifikacji, dowiadujecie się, jakie warunki trzeba spełnić, by je zdobyć. Możecie też skorzystać z podpowiedzi, które kwalifikacje mogą Wam pomóc w rozwoju zawodowym. ZRK służy wszystkim, ponieważ jest ogólnodostępny i darmowy. Jest przyszłością rynku pracy, ponieważ wkrótce, dzięki ZRK, informacje o polskich kwalifikacjach będą łatwiej dostępne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To takie ogólne informacje. Pora na szczegóły. Była mowa o kwalifikacji, ale wiecie, czym ona jest w rozumieniu ZSK? Kwalifikacja to potwierdzenie, że mamy określone kompetencje, czyli efekty uczenia się, takie jak wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Kwalifikacja jest nadawana przez upoważnione do tego instytucje. Instytucje certyfikujące, nadające kwalifikacje rynkowe sprawdzają efekty uczenia się to, co naprawdę umiecie. Nie jest dla nich ważne, gdzie i jak długo się uczyliście, liczą się efekty. W Polsce kwalifikacje wpisywane do ZRK mogą nadawać szkoły, uczelnie oraz między innymi instytucje stowarzyszenia, samorządy, które działają poza edukacją formalną. Wszystkie podmioty, które nadają kwalifikacje są zweryfikowane i gwarantują najwyższą jakość wydawanych certyfikatów. Jeśli wejdziecie do zintegrowanego rejestru kwalifikacji, zobaczycie tam kwalifikacje pełne i cząstkowe. Kwalifikacje pełne nadawane są wyłącznie w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, to np. świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów. Cząstkowe mogą być nadawane przez szkoły, uczelnie, izby rzemieślnicze, ale też przez wspomniane już instytucje czy stowarzyszenia. Dzielą się na nadawane w oświacie, to kwalifikacje nadawane w ramach kształcenia zawodowego, np. stylizacja ubioru czy robotyka, nadawane przez uczelnie po ukończeniu studiów podyplomowych oraz nadawane w drodze edukacji pozaformalnej, to np. dyplom nurka. Są także kwalifikacje rynkowe, np. druk 3D, stolarka budowlana. Zintegrowany rejestr kwalifikacji to bardzo skrupulatnie przygotowana baza danych. Każda kwalifikacja jest dokładnie opisana. Znajdziecie między innymi opis efektów uczenia się, które kwalifikacja potwierdza informacje o ewentualnych uprawnieniach związanych z jej posiadaniem i informacje o tym, kto ją nadaje. Jest też krótka charakterystyka zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację. Zintegrowany rejestr kwalifikacji jest dostępny dla wszystkich uczniów i ich rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych, pracowników HR, firm szkoleniowych, pracodawców oraz administracji publicznej. Szczególnie dotyczy to tych osób, które wiążą przyszłość z kształceniem zawodowym. Młodzież będzie mogła zdobywać kwalifikacje, które są potrzebne na lokalnym rynku pracy. Dzięki temu łatwiej będzie im zdobyć zatrudnienie zaraz po ukończeniu szkoły. ZRK jest też ułatwieniem dla nauczycieli. Nauczyciel, widząc zapotrzebowanie na rynku pracy, może doradzić uczniowi dalszą ścieżkę uczenia się. Zintegrowany rejestr kwalifikacji jest przydatny także wszystkim tym, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje, otworzyć drogę do awansu lub zmienić branżę. Jest także pomocnym narzędziem dla pracodawców. Szukając osoby na dane stanowisko, mogą dokładnie sprawdzić to, co potrafi kandydat. Jak widzicie, jest wiele zastosowań i powodów, aby zacząć korzystać z ZRK.